Telewizja w Polsce.pl to poranna rozmowa w naszej stacji. Edyta Hołdyńska, witam państwa bardzo serdecznie. Gorące tematy, gorące wydarzenia z wczorajszego dnia, ale nie tylko, bieżące informacje będziemy komentować z naszym gościem. Za chwilę przedstawiam. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawiesił wczoraj Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, a Trybunał Konstytucyjny w Polsce swoim orzeczeniem zakwestionował te decyzje i uznał wyższość prawa krajowego, wyższość polskiej konstytucji nad prawem unijnym, wobec czego Donald Tusk, a także inni politycy Platformy Obywatelskiej podążając w ślad za nim, ogłosił, że to nie Polska, tylko Jarosław Kaczyński ze swoją partią wychodzą z Unii i tylko my, Polacy, możemy skutecznie się temu przeciwstawić. Wbrew pisowskiej propagandzie, to cytat, nikt nikogo w Unii nie trzyma na siłę. My stawiamy w tym punkcie programu pytanie, kto naprawdę dąży do polexitu, komu on byłby na rękę i czy to jest tak, jak mówią politycy Platformy Obywatelskiej. Wczorajsze orzeczenie, wczorajszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego de facto wyprowadza nas z Unii, bo chyba nie tak to działa, ale pytamy naszego gościa, to Elżbieta Rafalska, europarlamentarzystka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry. Przyznam, że dziwię się tej zaskakującej konsekwencji, której trzyma się nie tylko Donald Tusk, ale jego ugrupowanie, do którego powrócił po takim luksusowym pobycie w Brukseli, mówiącym o tym, że Zjednoczona Prawica, rząd Prawa i Sprawiedliwości albo wprost Jarosław Kaczyński oczekują czy chcą polexitu. Bo gdybyśmy obrali ten kierunek mówiący o tym, że mamy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, to wczorajsze, to trzeba by było powiedzieć, że niemiecki Trybunał Konstytucyjny, czy francuski Trybunał, czy Hiszpania, czy Rumunia również miały swoje spory związane z uznawaniem prawa krajowego ponad prawo i rozwiązania unijne i żaden z tych krajów nie wyszedł z Unii Europejskiej. Mało tego, Niemcy są bardzo poważnym graczem wewnątrz Unii, no prawda, no, oczywiście, że tak. Także ja myślę, że nic na tym nie zyskają, że ciągle Platforma Obywatelska próbuje znaleźć punkt zaczepienia w związku z tym, że my jednoznacznie też mówimy, o jakim polexicie tu jest mowa, nie ma żadnych argumentów za tym, natomiast konsekwentnie podkreślamy. Są jasno określone kompetencje, wyraźnie wynikające z traktatów unijnych i należy konsekwentnie przestrzegać tych traktatowych podziałów kompetencji. No pani poseł, ale gdzie jest problem? No właśnie, bo rzeczywiście ta narracja pada na, można powiedzieć, dość podatny grunt w naszym kraju. Za granicą zarzuty mówiące o tym, że Polska nie przestrzega zasad praworządności i to dlatego należy jej pogrozić palcem, powstrzymać przed zniszczeniem, tu cytaty oczywiście, polskiego wymiaru sprawiedliwości, też spotykają się no, z poklaskiem i tak naprawdę no, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny w ten sposób orzeka w sprawie Polski. No nie jest żadną tajemnicą, pani redaktor, że kraje, w których mamy rządy prawicowe, konserwatywne, zarówno Polska, jak i Węgry, są zdecydowanie surowiej traktowane przez Trybunał Sprawiedliwości Europejski i przez parlament zdominowany też, parlament europejski zdominowany przez lewicę, ale dzisiaj okazuje się, że nie jesteśmy osamotnieni, że to nie jest już tylko Polska i Węgry, dwóch chłopców do bicia. A kto jest nowym chłopcem do bicia dla Unii? Proszę zobaczyć, no jeżeli będziemy analizowali ten aspekt prawny również, to okazuje się, że ten konflikt, który jest w Unii Europejskiej do tej pory dotyczył Polski i Węgier, zaczyna dotyczyć Niemców, którzy coraz częściej też wskazują na konflikt, który doprowadzony jest dzisiaj do skrajności, że przekraczanie kompetencji odbywa się już nie na jednym tylko poziomie, ale we wszystkich obszarach, że to wracamy do pytania o przyszłość Unii Europejskiej, o to, jaka ma być ta Unia i że to robi się pytanie fundamentalne, nie dotyczące tylko Polski. Tak naprawdę orzeczenie powiedziało pani redaktor wyraźnie o ustroju sądownictwa,
nie decydują sądy europejskie ani instytucje europejskie, ale wyłącznie jest to kompetencja prawa krajowego. Mhm. I to rozstrzygnięcie z takim naprawdę uzasadnieniem niezwykle logicznym, prawnym, ale też przekonywującym, powinno być przedstawiane Polakom, konsekwentnie tłumaczone. Ja żałuję, że o konstytucji dzisiaj nie pamiętają ci, którzy protestowali w koszulkach z napisem konstytucji, tak, i wzywali, machali nam konstytucją. Aha. Proszę sięgnąć do tego artykułu 8 konstytucji, który mówi o tym, co jest najwyższym. Mhm. Dobrze, pani poseł, powiedziała pani, i to prawda, że wracamy do tego fundamentalnego pytania mówiącego o roli państw suwerennych wewnątrz wspólnoty, czyli także o roli mówiącej o stanowieniu prawa wewnątrz własnego kraju. O tym powiedział Trybunał Konstytucyjny wczoraj, o tym mówiły także inne trybunały konstytucyjne, także ten niemiecki, na który się pani powoływała, to też jest fakt. Natomiast to pytanie było stawiane w Wielkiej Brytanii, zanim ta wyszła z Unii Europejskiej, i to też był jeden z takich powodów do Brexitu, i to też należy zauważyć. To miało być żółte, ostrzegawcze światło dla Unii Europejskiej, dla instytucji mówiące o tym, że być może należy właśnie się nad tym problemem pochylić. Tak się nie stało. W związku z czym, w Polsce dyskusja o polexicie, a za chwilę w Niemczech także pojawi się dyskusja o gerexicie. Nawet nie ma takiego sformułowania ukutego, prawda? Tam się w ogóle o tym nie mówi. Pani redaktor, zupełnie inaczej bym postawiła to pytanie. Nie ma mowy o żadnym referendum, nie ma mowy o żadnym polexicie. Jest powrót do korzeni, do pytań zupełnie podstawowych, co legło u powstania Unii Europejskiej. I tego, o czym jasno mówię, jeżeli mówimy o praworządności, to przestrzeganie prawa dotyczy również Unii Europejskiej. Ten mechanizm nie może być stosowany tak bardzo jednostronnie. Proszę też pamiętać, że nie ma procedury wyjścia z Unii Europejskiej. W Polsce nie ma o tym mowy, a Polacy ciągle pozostają albo euroentuzjastami, albo eurorealistami. My widzimy korzyści wynikające z naszej obecności w Unii Europejskiej. Właściwie, no dobrze, a powiedzmy wprost, pani poseł, Polacy to, tak, a Prawo i Sprawiedliwość Unii jest euroentuzjastą? Powiedziałabym, że zawsze prezentowaliśmy taki nurt mocno realistyczny. Widzieliśmy, jakie mogą być korzyści wynikające z obecności w Unii Europejskiej. Umiejętnie korzystaliśmy z wszystkich projektów, środków europejskich. Nie mieliśmy nigdy zarzutów o niewłaściwe rozliczenie, czy niewłaściwe finansowanie, czy korupcję. Natomiast być może patrzyliśmy krytycznie na niektóre kierunki działań w Unii Europejskiej, ale nasze podejście moim zdaniem absolutnie było zdroworozsądkowe i konserwatywne w obszarze wartości, tożsamości, zachowania prawa do samostanowienia, nienaruszania suwerenności rozumiem krajów członkowskich. Powrót Donalda Tuska i głosowanie, bo to też należałoby zaznaczyć, posługując się retoryką Platformy Obywatelskiej, głosowanie, wstrzymanie się parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej co do przyjęcia funduszy europejskich z tego rozdania było drogą do polexitu? No, można by było powiedzieć, że raptem ta partia, która była tak euroentuzjastyczna, zaczyna mieć tyle wątpliwości, i ten budżet, którym właściwie na poziomie Parlamentu Europejskiego oni się szczycili, raptem nie miał być dostępny dla Polski. To zupełnie zdumiewająca dla mnie postawa. Myślę, że mocno na tym stracili, ale to nie jest moje zmartwienie. Niech opozycja sama z tym się upora. A czy zmartwieniem pani poseł i Prawa i Sprawiedliwości jest powrót Donalda Tuska? No oczywiście, że nie lekceważyłabym jego powrotu. Te efekty widać dzisiaj w badaniach sondażowych, ale one głównie dotyczą przepływów elektoratu od Hołowni do Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk jest politykiem, który posiada
mistrzowskie umiejętności manipulacji. Tak jest z oceną polityki społecznej, której oni prowadzili. Z kłamstwa czyni pewien atut. No właśnie, to wejdę w słowo, bo chyba chodzi pani o projekt 500+, który miała wprowadzić, czy mieć podobny, bo tak powiedział Donald Tusk, w szufladzie premier Ewa Kopacz. Pani była długie lata ministrem rodziny, pracy, polityki społecznej, bo wówczas tak się ten resort nazywał, teraz jest rodzina i polityka społeczna. Pani minister, zdziwiły panią te słowa, jak pani na nie zareagowała? No przyszła pani jako minister do tego ministerstwa tuż po objęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość i to pani de facto wdrażała ten program. Powiem pani, że nie było mi do śmiechu. Oniemiałam z tej bezczelności, z tego, że absolutne kłamstwo jest z taką lekkością przez Donalda przekazywane, że długo nie było żadnego dementi, że Ewa Kopacz dopiero po tygodniu powiedziała, że to się nie nazywało 500, że to był jakiś kształt, ale absolutnie nic takiego w ministerialnych szufladach w resorcie nie zostało. Nie było. Mhm. Pamiętajmy, że resortem kierował minister Kosiniak-Kamysz i to był resort w gestii PSL-u. I na pewno Platforma nie pozwoliłaby prowadzić politykę, dzięki której politykę społeczną, dzięki której urosłoby PSL. No mało tego, Władysław Kosiniak-Kamysz też o tym nie mówił, prawda, że miał podobny program. Absolutnie nic takiego nie było. Natomiast Donald Tusk jako doskonały manipulator wie, że są osoby, które nie pamiętają czasu, kiedy wdrażaliśmy ten projekt, albo które jeszcze teraz nie korzystają, ale za rok, za dwa, jak będą wybory terminowe, to coś im może zostanie z tej dyskusji, w której była mowa o tym, że podobno to Platforma wymyśliła 500+, Platforma podniosła wiek emerytalny, Platforma nie podnosiła kryterium dochodowego, w związku z czym naprawdę miliony, 2 miliony dzieci, czy setki tysięcy dzieci traciło prawa do świadczenia, nie naprawiała rynku pracy, nie podnosiła tak jak my minimalnego wynagrodzenia. Mnóstwo takich działań społecznych, nawet bezkosztowych, nie prowadziła, a dzisiaj próbuje się ubrać w szaty partii, która jest tak zatroskana losem obywateli, którzy jednak na szczecińskich, nie tylko ulicach, pamiętają o ich dokonaniach. Pani minister, wierzę w dobrą pamięć Polaków. A pani minister, a w Brukseli jak reagują inni parlamentarzyści? To przecież jednym z głównych argumentów wprowadzania programu 500+, ja to pamiętam, już tak jestem w podeszłym wieku, że pamiętam te czasy bardzo dobrze, będąc w pracy zawodowej, że jednym z głównych argumentów było to, że 21 z krajów Unii Europejskiej ma podobne rozwiązania, prowadzi politykę prorodzinną w swoich państwach, prawda, że to jest tak naprawdę rozwiązanie europejskie czy proeuropejskie, czyli tak naprawdę to Prawo i Sprawiedliwość jest partią proeuropejską. Pani to musi tłumaczyć kolegom w Brukseli? Panie redaktor, ja myślę, że oni się przyglądają z dużym uznaniem temu, jak sobie poradziliśmy z problemami społecznymi, ze skutecznym zmniejszeniem albo zwalczeniem ubóstwa wśród dzieci i młodzieży, bo gwarancja na rzecz dzieci, ten projekt europejski pokazuje, że Unia ciągle rozkłada wobec problemów społecznych ręce i nie potrafi też skutecznie sobie z tym poradzić. Ja pamiętam twierdzenie, że to korupcja polityczna, czyli tak jak pani redaktor powiedziała, Niemcy od dziesiątek lat uprawiają tą korupcję polityczną. No bez żartów, to są świadczenia wspierające rodzinę. Ale też myślę, że nic Polacy tak nie zapamiętają i nie wybaczą Platformie, jak tą pogardą, którą byli karmieni na etapie wprowadzania programów, jak byli poniżani, wdeptywani w ziemię. Że trzeba kontrolować te wydatki. Że trzeba kontrolować, że nie wiemy, na co będą wydane, że ci Polacy nad tym morzem, tacy hałaśliwi i że w ogóle to przepiją. Ale oczywiście, jak zaczęły otrzymywać to świadczenie
wszystkie dzieci, no to trochę retoryka też zmieniła się, no bo przecież jeżeli wszystkie dzieci, to my nie jesteśmy patologią. Mądrość etapu, pani poseł. Dziś to nawet Donaldowi Tuskowi podoba się program 500+, ale tu stawiamy kropkę. To tylko świadczy o sile tego programu. Tylko o jego sile. Dziękuję serdecznie. To słowa Elżbiety Rafalskiej, europarlamentarzystki Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję pani poseł. Dobrego dnia. Prosto z Brukseli się z nami pani łączyła. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I dziękuję państwu za uwagę. Za chwilę wracamy, za chwilę kolejne punkty programu. Skupimy się między innymi na wojnie, można powiedzieć, pomiędzy Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej a Trybunałem Konstytucyjnym w Polsce.